Drogie siostry, drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, witam Was w piątek, 17 maja, a witam Was słowami zaproponowanymi nam przez przewodnik z Biblią na co dzień. Słowami z drugiej księgi mojżeszowej, z 23 rozdziału, 9 werset. Przychodnia nie uciskaj, sami bowiem wiecie, jak się czuje przychodzień. Wszak byliście przychodniami w ziemi egipskiej. I z ewangelii Mateusza, z 25 rozdziału, wybrane wersety odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię przychodnim i przyjęliśmy Cię? A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Dzisiejsze słowa mówią wiele o przychodniach, mówią o tych, którzy przybywają do e, jakiegoś kraju i którzy muszą się w nim odnaleźć. I mówią też wiele o tym, w jaki sposób e, miejscowi powinni reagować e, na tych, którzy do nich docierają. Bo mamy y, sytuację tutaj, ten pierwszy werset z drugiej księ księgi Mojżeszowej, on nawiązuje do sytuacji Izraelitów w Egipcie, gdzie no, nie byli oni traktowani poprawnie, gdzie byli bici, gdzie byli zmuszani do niewolniczej pracy. I Bóg y, przez ten nakaz przemawia do ludzi, mówiąc im, że mają nie czynić tego samego, co czynili Egipcjanie, ale że mają przychodnia przyjmować. I tak samo słowa Jezusa odnoszą się również do y, przychodnia, y, ale w takiej perspektywie szerszej odnoszą się do tego, w jaki sposób traktujemy słabszych, w jaki sposób traktujemy tych, y, którzy y, nie potrafią się y, bronić, którzy nie potrafią... No, którzy nie mają tego samego szacunku i tej samej podmiotowości, którą my mamy i którzy po potrzebują po prostu naszej pomocy, żeby móc w pełni odzyskać no, swoje człowieczeństwo w, nowym, w nowej rzeczywistości. Swój szacunek, swoje człowieczeństwo, swoją podmiotowość w nowej rzeczywistości. I kiedy myślę o tych słowach, to y, mam przed oczami E, obrazy, które widziałem, e, e, które, które zostały przedstawione przez wolontariuszy, którzy pracują w, na granicy polsko-białoruskiej obrazy przedstawiające cierpienie, obrazy przedstawiające ludzi, którzy z różnych powodów opuścili swoje rodzinne kraje, porzucili wszystko, co mieli, tylko po to, żeby zacząć nowe życie i żeby odkryć, albo żeby odkryć w ogóle swoją wolność i swoje życie w nowej rzeczywistości. w rzeczywistości, która wydawała im się bezpieczna i pokojowa. A tymczasem na tej granicy, zamiast tak zwanej tradycyjnej polskiej gościnności, spotkały ich drut kolczasty, mur i żołnierze, którzy zamiast nieść pomoc, zamiast, zamiast nieść jakiś obraz człowieczeństwa, no to nierzadko robią wszystko, żeby wypędzić tych ludzi z naszego kraju i żeby żeby no, pozbyć się krótko mówiąc w słowie niewygodnego problemu. Czy w taki sposób mamy reagować jako chrześcijanie na tych, którzy do nas przychodzą, zdecydowanie nie. dlaczego? Ponieważ to w jaki sposób odnosimy się do słabszych i to w jaki sposób odnosimy się do tych, którzy potrzebują pomocy i którzy nie mają tej samej podmiotowości, czyli tego samego szacunku, którym my, Jesteśmy darzeni, to w jaki sposób do tych ludzi się odnosimy, jest dawaniem świadectwa o Chrystusie. Jeżeli odnosimy się do nich w sposób obojętny i lub, lub jednoznacznie zły, no to w ten sam sposób odnosimy się do Chrystusa. To są słowa, które znajdujemy w Ewangelii. Natomiast jeżeli odnosimy się do nich z szacunkiem i okazujemy im człowieczeństwo, przyznajemy im ich podmiotowość, wówczas w ten sam sposób odnosimy się do Chrystusa. Skoro sami zostaliśmy obdarowani wielką podmiotowością, o wiele większą niż ludzka podmiotowość, przez krzyż Chrystusa, przez Jego zmartwychwstanie i przez to, że On włączył nas do społeczności z, z, z Nim samym. I dał nam drogę do Królestwa Bożego, i drogę do życia wiecznego, drogę zbawienia. Skoro On sam w ten sposób nas potraktował, to czy my nie powinniśmy traktować w ten sposób tych, którzy potrzebują naszej pomocy? Chrześcijaninem jest się zawsze we wszystkich obszarach naszego życia. Chrześcijaninem jest się w każdym miejscu i w każdym czasie. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, i niezależnie od tego, czy jesteśmy cywilami czy żołnierzami, chrześcijaństwo to całość naszego życia, i w całości tego życia jesteśmy powołani do tego, żeby zachowywać się jak chrześcijanie i żeby dawać dobre świadectwo. Jeżeli słowa Chrystusa, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście, są zawstydzające, budzą e, nasz e, wstyd, e, budzą nasze wyrzuty sumienia e, i uświadamiają nam e, nasz e, grzech, i to, że nie zawsze zachowujemy się w odpowiedni sposób wobec tych, którzy są słabsi. To dobrze. A jeżeli one budzą w nas chęć do działania, chęć do zmiany naszego życia, chęć do odwrócenia się od tych grzechów, to znaczy, że jesteśmy na dobrej. Drodze, na drodze, którą wskazuje Chrystus. Jeżeli chcemy nieść tę pomoc, to nie musimy tego robić sami, bo czasami nasze umiejętności, nasze zdolności, bądź też pewne opory nam nie pozwalają. Ale pamiętajmy też, że są ludzie, którzy zajmują się tą pomocą profesjonalnie ludzie zrzeszeni w różnych fundacjach, w różnych grupach i organizacjach. E, którzy potrzebują także naszego wsparcia, e, zwłaszcza e, materialnego, którzy potrzebują e, e, wsparcia e, czy finansowego, czy e, przekazywania określonych darów. E, I to, e, jeżeli, jeżeli wspomagamy tego typu fundacje, jeżeli zwracamy się do nich z, z tym, co mamy, to jest to także dawanie dobrego świadectwa. I jest to także forma niesienia pomocy tym, którzy są słabsi. I do tego nas zachęcam: do niesienia pomocy słabszym, do niesienia pomocy tym najmniejszym, o których czytamy na kartach Ewangelii, nie tylko w kontekście granic, ale także w kontekście naszej codziennej rzeczywistości, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Bo to także jest dawanie świadectwa o Chrystusie. Zostańcie z Bogiem, niech on was wspiera i niech was wprowadzi, prowadzi w swojej miłości. Amen.